Dzień dobry Państwu, nazywam się Adam Mart. Temat mojego referatu brzmi problematyka rekonstrukcji nagrań archiwalnych na przykładzie zapisów dźwiękowych z Polesia Zachodniego. Płyta dołączona do książki Głuchom Głuchom Ponad Buchom autorstwa Krzysztofa Gorczycy zawiera 63 nagrania z rejonu Polesia Zachodniego. Obszar ten obejmuje fragment lewego dorzecza Bugu między Chełmem, Lublinem a Białą Podlaską. Materiał zgromadzony na płycie zawiera przekrojową prezentację dorobku kultury muzycznej Polesia Zachodniego z czasów, gdy muzyka tradycyjna funkcjonowała jeszcze w zbiorowej praktyce. Nagrania, które znalazły się na płycie, należy określić mianem dokumentalnych. Poza kilkunastoma wykonanymi w warunkach studyjnych, powstawały one w domach muzykantów bądź na podwórkach, przy użyciu magnetofonów szpulowych lub kasetowych. Pomimo tego, że nie są one doskonałe pod względem współczesnych nam kryteriów oceny słuchowej dźwięku, taki sposób rejestracji pozwoli na oddanie naturalnego dla tej muzyki kontekstu brzmieniowego. Nagrania zamieszczone na płycie pochodzą w większości ze zbiorów pracowni Archiwum Etnolingwistyczne Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Najstarsze z nich to wykonane w 1962 roku zapisy dźwiękowe śpiewu Marii Kałużnej z Orchówka, urodzonej w 1894 roku. Jak pisze autor książki Krzysztof Gorczyca, zarówno pod względem repertuarowym, jak i artystycznym stanowią one perłę lubelskiej kolekcji. Zapraszam do wysłuchania jednej z pieśni w wykonaniu Marii Kałużnej pod tytułem Oj do końca czeladońka. Oj, do końca czeladońka, do końca, to pójdziemy do domońku za słońca. Oj, do ścienkie czeladońka, do ścienkie, nagotuje nasza panie za cierkie. Oj, zarżnęła nasza pani kaczora, oj, bo nasza czeladońka wesoła. Oj, zarżnęła nasza pani jędyka, oj, bo nasza czeladońka wyleka. Na płycie Głuchom Głuchom Ponad Buchom znalazły się 63 nagrania, wśród nich zarejestrowane głosy śpiewaczek urodzonych w XIX wieku, dwudziestowiecznych muzykantów, ale i zupełnie współczesne zapisy śpiewaczek młodego pokolenia, które próbują odnaleźć i zaproponować dzisiejsze brzmienie dawnych pieśni. Czas, jaki upłynął pomiędzy zarejestrowaniem najstarszego i najnowszego materiału dźwiękowego, to 60 lat. Duże zmiany technologiczne, które wydarzyły się w tym czasie, sprawiają, że stworzenie spójnego brzmienia całej płyty jest zadaniem bardzo trudnym. W czasach, gdy wykonywano pierwsze nagrania z wymienionej płyty, urządzenia zarówno rejestrujące, jak i odtwarzające nie były zdolne do przenoszenia pasma częstotliwości powyżej 10 kHz, a to właśnie w tym zakresie skoncentrowana jest energia akustyczna szumów. Odtwarzając na dzisiejszym głośniku dawne nagrania, słyszymy doskonale elementy pasma, których dawniej odbiorca nie miał szansy usłyszeć ze względu na niedoskonałości technologiczne. Sąsiedztwo nagrań archiwalnych ze współczesnymi sprawia, że przy każdym z kolejnych utworów następuje u słuchacza wrażenie zmiany jakości nagrania na niekorzyść tych archiwalnych. Metodą na uwspólnienie brzmienia takich nagrań jest odszumienie tych zarejestrowanych w dawnym reżimie technologicznym. Niestety w wyniku tego procesu tracimy takie cechy nagrania jak jasność, precyzja czy przestrzeń. Dlatego próbując zbliżyć do siebie brzmienie materiału archiwalnego i współczesnego, trzeba mieć na uwadze to, co zostanie w ramach tego procesu usunięte, czy strata jest uzasadniona oraz czy ważniejsze pozostaje brzmienie pojedynczego nagrania, czy może jednak jego kontekst na płycie. Kolejną różnicą wynikającą z 60-letniego rozwoju techniki nagrań jest zmiana poziomu ich głośności, która jest związana z coraz większymi rozpiętościami dynamiki,
sprzętu zapisującego. Dawniej nagrań słuchano ciszej. Obecnie zakres dynamiki często wykorzystuje się do granic możliwości. Skutkiem tego jest konieczność wyrównania sąsiadujących ze sobą nagrań w taki sposób, żeby odbiorca nie musiał używać pokrętła z poziomem głośności w celu zrozumienia tekstu piosenki przy każdym kolejnym nagraniu. Wyrównanie, które przeprowadza się do góry w celu dostosowania się do dzisiaj obowiązujących norm, sprawia, że w nagraniach archiwalnych podnosi się poziom zakłóceń, które należy spróbować usunąć. Zapraszam do wysłuchania pieśni w wykonaniu Marii Wojciechowskiej, urodzonej w 1911 roku, Jeszcze nie świta. I ta mama się pyta, gdzie lesbianek podziała. Oj, mamo moja, mamo rodzona, Janko mi go oddała. Mamuniu moja, mamciu rodzona, Janko mi go oddała. Czy mnie chodziła, czy mnie robiła, czym się nie uwijała? Oj, mamo moja, mamo rodzona, po coś mnie za mąż dała? Mamuniu moja, mamciu rodzona, po coś mnie za mąż dała? Czy mnie chodziła, czy mnie robiła, po polu sieńku w lecie? Mamuniu moja, mamciu rodzona, czy mnie nie żałujecie? Mamuniu moja, mamciu rodzona, czy mnie nie żałujecie? Rekonstrukcja dźwięku umożliwia poprawienie techniki wykonawczej. Muzykanci, zwłaszcza nagrywani przed laty, nie mieli doświadczenia w pracy z mikrofonem, nie dbali o jednolite ustawienie ciała przed nim, nie czekali na sygnał rozpoczęcia czy zakończenia zapisu. Mówili czy wręcz złościli się podczas wykonania. Chcąc z zarejestrowanego w ten sposób materiału wydać płytę, musimy bazować na tym, co posiadamy. Powinniśmy zatem poprawić takie błędy jak oczywiste pomyłki, których wykonawca nie popełniłby, wiedząc, że jego nagranie zostanie później opublikowane szerokiemu gronu odbiorców. Jak pisze Anna Rutkowska w artykule Etyka i estetyka rekonstrukcji dźwięku, powyższe cele mieszczą się w pojęciu intencjonalnej rekonstrukcji dźwięku, nie hipotetycznemu, w cudzysłowie, odszumieniu wszystkiego, co zostało dawniej nagrane, lecz umieszczeniu tych kilku wybranych pozycji we współczesnym kontekście audytywnym. Jako intencjonalne działania rekonstrukcyjne autorka wymienia trzaski elektryczne, uderzenia wiatru w mikrofon, hałasy techniczne, przypadkowe audytywne artefakty czy przydźwięki sieciowe. Intencjonalność rekonstrukcji zakłada, że brób należy usunąć, bo przyczyną jego powstania były ówczesne możliwości techniczne, a nie założenie realizatorów nagrania. Płyta, która ukazała się wraz z książką Łuchom Łuchom Ponad Buchom, umożliwiła słuchaczom zapoznanie się z nigdy wcześniej niepublikowanymi nagraniami. Połączenie na jednej płycie materiałów archiwalnych z ich współczesnymi odpowiednikami sprawiło, że należało dodatkowo zadbać o komfort słuchacza, który nieprzyzwyczajony jest do gwałtownych zmian obrazu fonograficznego. Jednak usunięcie zakłóceń naturalnych dla nagrań dokumentalnych czy dopasowanie poziomu głośności, a co za tym idzie odszumienie, musi być zawsze oparte na uczciwym rachunku zysków i strat, którego efektem może być zarówno dochowanie wierności oryginałowi, jak i wewnętrzna spójność całego albumu. Dziękuję za uwagę.